Siemanko, to jest Ziggy i witam was w przedostatnim odcinku z Out Mistrzostwa Złomka. Także w dzisiejszym odcinku robimy ostatnie rzeczy, które... ostatnie rzeczy, które mamy do zrobienia w tej grze, jeśli chodzi o te wszystkie takie dodatkowe rzeczy. Więc zacznijmy może od czegoś prostego, więc zrobimy sobie berek, a dokładniej to się nazywa Wójt i Pościg w imieniu prawa, numer 3. Nie pamiętam ile było, 6 albo 7 znając życie. Let's go. Dobra, chłop złapany, teraz trzeba uciekać. I dobra, w sensie to jest prosty tryb, więc to pójdzie szybko. Wy będziecie mieli takie większe montowańsko, że tak to ujmę. Jest 9! Nieważne. Więcej poziomów pościgu znajdziesz w Dolinie Ozdób i w Przęczy Stabilizatorów. Aha, czyli trochę was oszukałem z tym, że w Przęczy Stabilizatorów i w Dolinie Ozdób zrobiliśmy wszystko, bo tam mamy jeszcze berek. Ja zapomniałem o tym fakcie w sumie. Hopsa. Widzieliście o ścianę, niewidzialną się zatrzymałem, co jest? A bez kitu jest biała kropka. Poziom 4. Mój Boże, to Mister Oguras. A ja wiecie co jest fajne? Bo ja ogólnie nagrywam to trochę na zapas. W najbliższym tygodniu we wtorek wychodzi Disney Plus. Mój ty Boże, w Polsce wreszcie będzie. Wreszcie będzie można obejrzeć rzeczy Pixara i Disneya legalnie. Nawet nie jest drogo. Zazdro wam, bo ja to nagrywam, jak mówiłem, na zapas, nie? Ja jeszcze muszę poczekać ponad tydzień. Będzie można obejrzeć, jak nie oglądaliście na przykład Popcorn Bajców z Pixara, co tam kiedyś było z autami i tak dalej, to będziecie mogli obejrzeć legalnie. I tak samo dzięki temu będziemy mogli obejrzeć na jesień serial z Out, który będzie na Disney Plus. Jezus Mary, jak cudownie, że dożyliśmy tych czasów. I co jest jeszcze fajne, najbliższy piątek wychodzi Baza Astral. A co jest ciekawe, w sumie nawet nie w piątek. Czy nie, czy to jest też w innych kinach, ale wiem, że w Cinema City w czwartek będzie Baza Astral z tego powodu, że czwartek jest Boże Ciało. Przez co będziemy mieli dzień wcześniej Baza Astrala niż w USA. Tak samo kiedyś było z Outami Trójką, że na całym świecie wychodziło właśnie w piątek, a my mieliśmy w czwartek. Więc będziemy o dzień szybsi niż Amerykanie. Przynajmniej w tym. A przypomnijmy, na Toy Story 4 musieliśmy czekać 2 miesiące. W USA wyszło pod koniec czerwca, a my mieliśmy 9 sierpnia. Tam coś stanowczo nie wyszło, serio. Ale tak, napiszcie w komentarzach, na co najbardziej czekacie i co najbardziej będziecie chcieli obejrzeć, jeśli planujecie kupić Disney Plus, właśnie na tej platformie. Ja bardzo czekam, żeby kupić sobie właśnie ten Disney Plus i żeby móc obejrzeć sobie wszystkie sezony Hannah Montany. Dobra, w Dolinie Ozdób mamy wszystko, jeśli chodzi o berek. Teraz musimy się udać do Przęczy Stabilizatorów. Tylko wiecie, co mnie zastanawia na przykład? Bo nie jestem pewien tej informacji, co teraz wam powiem, ale nie wiem, czy nie było to tak, że teraz te wszystkie Pixary i tak dalej, przynajmniej na przykład Turning Red, czyli to nie wypada. Czy w krajach, gdzie jest dostępne Disney Plus, to nie było tylko na Disney Plus? W sensie, czy w kinach też było? Bo jeśli to będzie oznaczać, że jak Disney Plus wyjdzie w Polsce, że już nie będzie filmów Pixara w kinach, to będzie przykre akurat. Jeśli wiecie, to możecie napisać, bo w sumie teraz tak zacząłem się zastanawiać, jak to tak właściwie będzie działać. Jak to działa na przykład z to nie wypada, czy w USA w kinach też było to nie wypada. Ale właśnie mi się coś kojarzy, że było napisane, jakby te amerykańskie plakaty, że only on Disney Plus, nie? Że tylko na Disney Plus. To oznacza, że nie w kinach. Kim mamy przyjemność z chłopem, którego imienia ja nie znam, ale bardzo miło cię gościć w moim programie popularno-naukowym. O Boże, chłop ma numer 66, jest idealny na tę drogę. I siema. Dobra, Lenny, okej. Zostało nam jeszcze 2, teraz czerwony. Chłop wygląda jak Lenny, tylko że jest czerwony. To jest to miasteczko westernowe. Właśnie mnie zastanawia na przykład to miasteczko, nie? W sensie, bo to wygląda jak takie typowe, stare, opuszczone miasteczko westernowe. Jak wyglądały czasy westernu w świecie aut? Dzikiego zachodu w sensie, no. Bo kurczę, że nie ma jakieś, nie wiem, buć na resorach w stylu westernu, to jestem w szoku. To był Vince, jak coś, który przyjechał z Queens. Właśnie, pamiętam. I ostatni poziom berka, czyli wójta i pościgu w imieniu prawa. To jest ten sam chłop? Nie, to jest jakiś inny. Ale strasznie podobny do tych dwóch poprzednich. Bo ma takie bardziej fancy kolorki, wiecie o co chodzi. O-o! Dobra, uff. On się nazywał Barry. Koniec z berkiem, jeśli chodzi o tę grę. W sensie wszystkie poziomy berka zrobiliśmy i nie dostaliśmy za to naklejki. Jest mi strasznie przykro. Więc wracamy do Płonicy Górskiej i kolejnym poziomem, kolejnym trybem, który będziemy dzisiaj robić, będzie gorączka paliwa ogórka. To będzie ciężkie. A jeśli coś obecnie sobie popijacie, to życzę bardzo smacznego tego, co obecnie pijecie. Jeśli się dzisiaj jeszcze nie napiliście wody, to zachęcam do pójścia i napicia się wody, ponieważ odwodnienie nie jest niczym fajnym. A jeśli ten film został waszym filmem do jedzenia, to dziękuję bardzo serdecznie za ten zaszczyt i życzę smacznego. W ogóle możecie dać znać w komentarzach, bo teraz to już macie naprawdę. W sumie to już macie ostatni tydzień. Nie. Kiedy jest zakończenie? Nie mam pojęcia, kiedy jest zakończenie u was, tak szczerze. Ale jakoś chyba nie jeszcze w tym tygodniu, tylko za tydzień. Więc możecie dać znać, jak tam u was. To jest też ważne pytanie, czy jeszcze chodzicie do szkoły? Bo ja w czasie, kiedy jest ten film, mam już ostatnie rzeczy. Idę tylko w poniedziałek w sumie już na uczelnię, w sensie na studia. I będę miał potem tylko jeden egzamin i tyle. A i ktoś mi napisał, że jak używam turbo, to szybciej schodzi paliwo. Ej, bez hitek, nie używam nitro, wolniej schodzi to paliwo. Realistycznie, jakby nie patrzeć, nie? Dobra. Okej. Ajajaj. Jak na razie radzę sobie całkiem okej. Nie było chyba dużo tych trybów, jeśli chodzi o gorączkę paliwa ogórka. Możliwe, że jeszcze oprócz tego będę miał jeden, prawda? Bo jeśli miałbym zrobić 9 tych trybów dzisiaj, to bym chyba się popłakał prędzej, tak szczerze. Bo jeszcze mam dzisiaj do zebrania malowania na zygzaka i potańcówkę Romana, która też najprostsza na świecie nie będzie.
Jezus Maria, jakbym ja się tutaj zatrzymał, to bym się chyba popłakał teraz, nie? I to będzie ostatnie okrążenie, właśnie, bo zapomniałem powiedzieć. Ostatnie okrążenie nam zostało. Teraz tylko nie zepsuć i idziemy dalej. Mogę coś mocniejszego, ogórek? Fred, naprawdę? Dobra. Fred, daj mi spokój! Nienawidzę Freda w tej grze. Przez to nienawidzę go też normalnie w filmie. Ile z poziomów? Ile? Przynajmniej tutaj wszystkie skończyliśmy. Jedziemy do Doliny Ozdów w takim razie. Mogłem to robić podczas odcinków, nie? Te poziomy. Ja pierdzielę. Muszę otworzyć okno, bo mi się ciepło zrobiło z tego, nie? Poziom czwarty. Pozwólcie, że będę trochę mniej komentował z tego powodu, że nie chcę potem się denerwować podczas montażu, że mam kurna 50 minut materiału czy coś, nie? W sensie już takiego pociętego i tak dalej. I ostatnie okrążenie. Nie wiem, co zrobiłem, ale ja chciałem ogólnie wjechać na ten skrót i dalej nie wiem, jak na ten skrócie wjeżdża. Przynajmniej muszę zbierać kanistrów, bo jesteśmy na samym końcu. Koniec poziomu numer 4. Chyba. Zostało jeszcze sporo, ale zmienia faktu, że już czwarty poziom jest za nami. Oj, ciężko, dzisiaj będzie ciężko. Poziom piąty. O nie, to jest chyba długi tor. A nie, to nie jest długi poziom, tylko on jest skomplikowany po prostu. I czas na ostatnie okrążenie. Koniec tego poziomu. Bardzo mi z tego powodu jest miło. Zwycięstwo to moje paliwo. Dopiero poziom piąty. Ale jesteśmy już w drugiej połowie. Ostatni poziom w Dolinie Ozdób. Poziom szósty. Już mi się nie podoba ten tor, bo ma strasznie długie okrążenia. O, pojadę skrótem, to trochę czasu sobie zaoszczędzę. I ostatnie okrążenie. I koniec. Już nawet nie muszę zbierać specjalnie kanistrów chyba. No dobra, może trochę zbiorę, żeby na pewno dojechać. Ale to już koniec. Koniec tego toru. Bardzo mi miło nie było. Dolinie Ozdów też mamy wszystkie już, jeśli chodzi o... Boże, już mi gardło wysiada, nic nie mówiłem praktycznie. Gorączkę, paliwa, ogórka. Więc musimy teraz pojechać do przełęczy stabilizatorów. Wójt był i zniknął. Boże, to był duch wójta Hudsona. Co jest? Poziom siódmy. Boże, przełęcz stabilizatorów to będzie straszne. Plus jest taki, że niedługie, bo te tory wszystkie przełęcz stabilizatorów są krótkie w miarę. Tylko są takie, no, skomplikowane, no. Może cię poholować, szybciej skończy. No jak ty ząomek śmieszny. Ale z drugiej strony mógłbyś nie holować, to bym nie zużyła w ogóle paliwa, nie? Dobra, końcóweczka, całe szczęście. Jeśli to nie było trudne, tak jak mówiłem, tak jak mi się wydawało, krótki to był poziom, krótki to był tor, ale mam już powoli dość tego trybu. Zostały mi jeszcze dwa poziomy. Przedostatni poziom ósmy. O nie, to jest całkiem... O Jezu, to jest długie. Tak, stanowczo za długie są te okrążenia. I ostatnie okrążenie przedostatniego poziomu, gorączki, paliwa, ogórka. Pada bateria w mym aparacie. Świetnie, a jeszcze jest jeden poziom. No i koniec przedostatniego poziomu. Gorączki, paliwa, ogórka. Miło. I czas na ostatni poziom tego zasranego poziomu. Gorączka, paliwa, ogórka, poziom dziewiąty. I to też jest długi tor. Jak coś w pewnym momencie wywali mi kamerkę. Baterem już powoli pada. A wymienię ją dopiero jak skończymy ten poziom. Nie no, długość tych okrążeń to jest jakieś nieporozumienie. Ja muszę ich zrobić cztery. Tam jest jeszcze lawina. Cudownie. Tak mi się właśnie wydawało, że lawina się jeszcze gdzieś pojawia. Ej, bez kitu. Jak skaczesz... Dobra, nie, to nie ominąłem, ale... Chciałem powiedzieć, że jak skaczesz, to omijasz lawinę, bo ktoś mi tak napisał, ale nie omijałem zbytnio. Może tam jedną lawinę ominąłem, jedną jednostkę lawiny. Jedno okrążenie na tym poziomie to jest stanowczo, ale to stanowczo za dużo. O jest, zebrałem dwa i chciałem zebrać dwóch. I padła właśnie mi bateria, jak coś, więc do końca tego poziomu mnie nie będziecie widzieć. Może i to nawet lepiej. O, rzeczywiście trochę pomaga to skakanie. Moi drodzy, pora na ostatnie okrążenie. Gorączki, paliwa, ogórka. Jezus Maria, jak mnie to cieszy. To wy sobie nawet nie wyobrażacie. Wymęczyło mnie to psychicznie i fizycznie, nie? A co jest najgorsze, mamy jeszcze dzisiaj do znalezienia malowania oraz potańcówki Romana. Szczerze, potańcówki Romana będą przyjemniejsze niż to. Dobra, do mety. Już naprawdę do mety. Już nieważne te wszystkie kanistry głupie. Koniec. Koniec gorączki, paliwa, ogórka. Bardzo mnie to cieszy. Nie wiem, ile mi to zajęło. Napiszę wam teraz, ile to trwało tak ogólnie. Długo to robiłem. Obecnie mam godzina 17 materiału, więc hehe. Mam naklejkę. Jakbym nie dostał naklejki, to by było przykre. Ależ seksy.
Dzięki, geniu. Dobra, szybka wymiana opon w postaci wymiany baterii i czas obecnie na znalezienie malowań dla zygzaka. Powinno być to przyjemniejsze, ale co mnie faktu, że tak się jak dalej mi głowa paruje po gorączce paliwa ogórka, bo z tego stanowczo za dużo. Więc potrzebuję znowu wejść na Widgamiak Unlock, na jego kanał i znaleźć film z lokalizacją po prostu, no. Malowań nie jest dużo, całe szczęście, więc to będzie szybka akcja. W sumie jak spotkam jakieś po drodze, mi się wydaje, że spotkałem przynajmniej jedno, to złapiemy sobie. Ale no, tak czy siak, nie ma dużo malowań, więc to jest przyjemne całkiem, nie? Tak, tutaj jest jedno malowanie na przykład. Tutaj mamy kolejne malowanie. Tutaj na dole chyba też coś było. Tak, na samym końcu jest malowanie. Nawet nie wiem, czy przypadkiem teraz nie zebraliśmy już wszystkich malowań, które są dostępne w przełęczy stabilizatorów, tak szczerze, ale zaraz się przekonamy. Jedno z malowań było chyba gdzieś tu. Tak, tutaj mamy malowanie. Kolejne malowanie mamy tutaj. Aha, w Chłonicy Górskiej są tylko dwa malowania. Taka ciekawostka, więc już wszystkie z Chłonicy Górskiej zebraliśmy. I najprawdopodobniej z przełęczy stabilizatorów też wszystkie. Jedziemy teraz do Doliny Ozdób. Malowańsko. Ej, wiem, gdzie jest ostatnie malowanie. Bo tutaj mamy jedno. I jeszcze jest jedno tam, co były kanistry śmiechu na pewno. O, tu. I czy to wszystko? Mamy wszystkie malowania dla zygzaka. Co oznacza, że rzeczy, które nam zostały, to potańcówka Romana oraz dwa ostatnie większe wyścigi, które będą oznaczone gwiazdką. Więc jak na razie pojedźmy sobie A o tym kole to mi nikt nie powiedział. Nie zebraliśmy wszystkich kół w ostatnim odcinku? Mi się nie podoba w takim razie. A, Ameryka. To gdzie w takim razie? O! Znalazłem. Dobra, przepraszam bardzo serdecznie was, naprawdę. W sensie nie wiedziałem, że nie musiałem jakoś to pominąć w jakiś głupi sposób, tak szczerze. Teraz mamy już wszystkie opony i wszystkie malowania. To w takim razie jedziemy do Romana, żeby zrobić ostatnią rzecz na dzisiaj i ostatnią z rzeczy dodatkowych w tej grze, czyli potańcówkę Romana. Podczas której też generalnie nie będę się zbytnio dużo odzywał, ale wy będziecie widzieć cały przebieg jakby tej potańcówki. Chyba było 7 poziomów potańcówki Romana, co znaczy, że mam 6 do zrobienia. Świetnie. Poziom drugi. Dobra, let's go. A ja wam tylko przypomnę, że jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapki w górę, wbicia na Instagrama Ziggy na Zex oraz wbicia na Twitcha Ziggy na Zex i napiszcie w komentarzach Roman. Koniec. Koniec tego poziomu oczywiście. Zaraz zobaczymy, ile mamy jeszcze poziomów na dzisiaj. 7, okej, okay. Mogło być 9, mogło być gorzej, okej? Okay? Zostało jeszcze 5 w takim razie. Poziom trzeci. Oczopląsu dostanę zaraz, naprawdę. Tu. Dobrze. No to było przyjemne, bo fajna muzyka była. Poziom czwarty. Dobra, mimo wielu potknięć, zrobiliśmy ten poziom. Poziom piąty. No chyba was coś boli. Co to jest w ogóle za piosenka swoją drogą? Bo to brzmi jak ta jedna piosenka, to jest w tej grze, tylko przerobiona taki wersję smooth. Wersję, którą byście puścili w Tańcu z Gwiazdami na przykład. Jestem w szoku, że nie przerwali mi tej potańcówki, naprawdę, bo tyle ile błędów tutaj popełniłem, to jest hit. Czas na poziom przedostatni, czyli poziom szósty. O Jezus Maria. Jeszcze? Skąd oni biorą te piosenki? Bo tej piosenki na pewno nie było w grze i w filmie tym bardziej. Będę miał zakwasy na oczach, kurwa. Przedostatni poziom zrobiony. Moi drodzy, na ostatnią rzecz na dzisiejszy odcinek i ostatni poziom potańcówki zasranej Romana, rytmicznej przejażdżki Romana, czyli poziom siódmy. Let's fucking go! Oje. Dajesz, Roman. Ile ta piosenka kurna trwa? Aha, już się skończyło. W dobrym momencie to powiedziałem. Tak jest, moi drodzy. Koniec. Koniec rzeczy na dzisiaj. Boże, godzina 45. Myślałem, że poprzedni odcinek się bardzo trudno i długo nagrywało, ale to była tragedia. Jestem z ciebie dumna. Jest z ciebie też. Wszystkie naklejki. Wszystkie. Więc następny odcinek będzie ostatnim odcinkiem. Będzie w sumie chyba najkrótszym odcinkiem tej serii. Będzie trwał niecałe 10 minut, ponieważ będziemy mieli tylko dwa wyścigi do zrobienia. Amerykański Zygzak McQueen. Żegna się z wami na dzisiaj i ja również się z wami żegnam, bo na dzisiaj to już będzie na tyle. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, wbijajcie na Instagrama Ziggy na Zex oraz na Twitcha Ziggy na Zex. I siema na rapa, cześć, yo. Pa, pa.